Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. Słuchajcie, w związku z tym, że bardzo dużo pojawiło się komentarzy pod jednym z filmów, gdzie był zatytułowany zakaz zabierania ryb i parę słów powiedziałem odnośnie tego zakazu. Bardzo dużo było, tak jak mówię, komentarzy, były oskarżenia w moim kierunku. I także postanowiłem się odnieść do tych komentarzy, do tych osób. Więc słuchajcie, tak jak w tamtym filmie wspomniałem, odkąd wprowadzono zakaz zabierania ryb, zmniejszyła się ilość wędkarzy. I to nie jest jakiś tam mój wymysł, tylko to już było wcześniej zauważone w tamtym roku i dowiedziałem się o tym od jednej z osób z stowarzyszenia, która po prostu też to zauważyła i mówiła, że właśnie, że jest dużo mniejsza presja na zbiornik w momencie, kiedy jest zakaz zabierania ryb. Oczywiście nie miałem w zamiarze wkładania wszystkich do tego samego worka, że wszyscy przyjeżdżają tylko i wyłącznie po rybę. Nie, broń Boże, nie było. Nie chodziło mi o to. Chodziło mi o to po prostu fakt, że mniejsza ilość wędkarzy przyjeżdża na zbiornik połowić, tylko połowić i zabrać rybę na przykład, tak? Niektórym się po prostu to nie opłaca albo nie chce. Także nie wszyscy są tacy, także tam oczywiście trzeba brać pod uwagę też, że tak jak wspomnieli, że niektórym się kończą licencje, niektórzy wykupywali półroczne, a ja wykupiłem roczną. W tamtym roku wykupiłem półroczną i tak samo mógłbym się zaliczyć do tego grona, że w listopadzie po prostu mi się skończyła i już nie mogłem przyjeżdżać. I tak samo można było mnie oskarżyć o to. Odnośnie jeszcze dlaczego zakaz zabierania ryb? Jest to bardzo dobry pomysł. Świetny pomysł. Normalnie chłopaki wpadnie na bardzo, bardzo przyzwoity i bardzo mocno przemyślany pomysł. Zakaz zabierania, ale można łowić. Można łowić, zrobić sobie zdjęcie, nagrać, wypuścić. Jest to bardzo dobre zrobienie, bo te ryby tak czy siak to się rozejdą. Gdzieś tam zostaną ukute i będą już wiedziały, że coś jest nie tak, ale nie zostaną zabrane. Także jest to moim zdaniem jakiś tam okres po zarybieniu wprowadzić zakaz zabierania, a nie połowu. Z tego względu, że ci co chcą łowić i przyjeżdżają gdzieś tam sobie pomachać kijem, poczuć tą adrenalinkę, na kiju mieć fajną rybkę, mniejszą rybkę, nie są odcinani całkowicie od tego. Także łowić można, nie można zabierać. Mi się wydaje, że jak na PZW byłoby coś takiego, to też by było fajnie, bo a nie tak jak jest na przykład 2 tygodnie całkowity zakaz łowienia. I to wtedy możecie się upominać odnośnie zwrotu pieniędzy za składkę, bo nie możecie łowić. No ale to już są skrajne przypadki. Odnośnie tego zbiornika i kłusownictwa. A więc ten zbiornik jest bardzo, bardzo mocno pilnowany. Także nie ma tutaj możliwości jakiegoś ogromnego kłusownictwa, gdyż chłopaki bardzo często pilnują tego zbiornika. Niejednokrotnie miałem nawet 2-3 razy dziennie kontrolę. Poza tym, jak widać, tam jest jeszcze taka fajna tabliczka na drzewie. Zaraz wam pokażę bardziej. Nie wiem, czy to było dobre, że widać. Jak nie, to przybliżyłem. To sobie zobaczyliście. I bardzo mocno kontrolują. Są tu wprowadzone specjalne rejestry, specjalne zasady wędkarskie, które też naprawdę dobrze się spisują. Odnośnie zasad, które wprowadzili chłopaki, także jest tutaj tak. Ryby przetrzymujemy w siatkach. W momencie, kiedy ryba znajduje się w siatce, ma być wpisana w rejestr.
i nie ma innej możliwości. Jeżeli jest sytuacja, że ryba jest w siatce, a nie jest wpisana w rejestr, zostaje zabrane zezwolenie, bądź czasami może jakieś ostrzeżenie, wpis do karty, a później zabrane. Nie wiem, jak dokładnie to robią, ale wiem, że jeżeli jest złamanie zasad, zostaje zezwolenie zabrane i nie jest to zabrane zezwolenie, że nie możemy w tym roku łowić, tylko jest zabrane zezwolenie w tym roku i całkowity zakaz możliwości wykupienia takiego zezwolenia na ten zbiornik przez 3 albo 5 lat. Nie pamiętam dokładnie, także tutaj nie wiem, jak to jest do końca, na ile lat, ale w każdym razie taka osoba nie będzie mogła już wykupić zezwolenia na ten zbiornik na połów przez najbliższe ileś tam lat. Także jest to bardzo surowa kara dla wędkarzy, którzy chcą łowić, a gdzieś tam coś tam im odbije. Dobra. Następnym tematem jest to, co zostałem posądzony, że wiadrami wynoszę ryby ze zbiornika. Za chwilę wam pokażę mój rejestr połowu, ile razy i ile ryb zabrałem z tego zbiornika. Także wiadrami nie wiem. No ale to specjalnie dla pana Łukasza, który właśnie stwierdził w jednym z komentarzy, że zabieram ryby z zbiornika wiadrami. Dobra, za chwilę z rejestrem, tylko muszę gdzieś kamerę postawić. A więc moja karta wędkarska. Tutaj jest zezwolenie na żwirku, wykupione na cały rok, numer zezwolenia. Nie, to będzie numer karty chyba. W każdym bądź razie tutaj mam zezwolenie. Tutaj są wypisane wszystkie zasady wędkowania na zbiorniku. A oto i mój rejestr. Tak jak mówiłem, dwa razy wziąłem rybkę w tym roku. To jest cały rejestr. Proszę. Z dwóch stron. A więc tak, 26 czerwiec 2021 rok, wziąłem jeden leszcz, waga około kilograma, plus jeden karaś japoniec, waga około 0,70-0,80, coś takiego. Dnia 18 lipca 2021 wziąłem dwa leszcze, waga około 1,5 kg, plus dwa japońce, około 2 kg ryby. Tu jest tabelka inne, a w inne właśnie wpisujemy japońce. Jak widać, wiadrami wynoszę ryby ze zbiornika. Także oskarżenia pewnych osób, które mnie oskarżyły, są, jak widać, całkowicie bezpodstawne. A wracając jeszcze do innych komentarzy odnośnie zabierania ryb. Nie jestem osobą, która, jeżeli jadę z którymś ze znajomych, którymś z kolegów na ryby, że narzucam jej, musisz wypuścić rybę, coś takiego. Nigdy takich rzeczy nie robiłem i nie mam zamiaru robić. Nie jestem jakimś tam, że tak powiem, ślepo, tak, klapki na oczach, CR i tak dalej. Nie, 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 tak jak widzieliście, czasami lubię sobie wziąć rybkę, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo rzadko, gdyż mam, są inne przyczyny, dla których nie biorę ryb, ale nie będę wam ich już o nich opowiadał, bo jest to moja prywatna sprawa. I tyle. Tyle z dzisiaj. Mam nadzieję, że niektórych osobom rozwiało ich oskarżenia, innym rozjaśniło troszeczkę, jak to wygląda na tym zbiorniku. Odnośnie PZW i sieci na tym zbiorniku, PZW nic nie ma do tego zbiornika i nie będzie tutaj na pewno żadnych sieci rybackich, gdyż prowadzą to wędkarze. Wędkarze, którzy lubią połowić, wypuścić i tyle. To prowadzą chłopaki, także żadne siatki tutaj nie będą stały. Jest naprawdę fajnie prowadzony zbiornik. Dobra,
Teraz idę pomachać sobie kijem. Zobaczycie, co połowiłem. I tyle. Tyle z dzisiaj. No tyle z materiału wyjaśniającego. Dobra. Do zobaczenia już za chwilę. Oczywiście w akcję wchodzi znowu Twitch. I Twitch. Zobaczymy, czy znowu będzie łowił. Pierwsze. Siedzi drugi. Wydaje mi się, też nie za duży. Może coś koło wymiaru. Lekko zapięty. O, coś koło wymiaru będzie. Tutaj trzeba będzie użyć już szczypców. Taki dziabąk. No i koniec na dzisiaj. Niestety, tak jak widzieliście, szału nie było dzisiaj. Zmieniła się pogoda, przymrozki z rana. Niby powinno lepiej grać po przymrozkach, ale myślę, że na weekend już będzie dobrze gryzło. Zobaczę, gdzie wyląduje. Na pewno zobaczycie. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!